Przewodnikiem grupy rowerowej Kaliskiej jest pan Ireneusz Reder. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Ewo, no proszę. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądać w tym roku? Ile osób jest w tym roku? Pielgrzymka ma to do siebie, że ja zawsze mówię, że to nie jest rajd, ani atrakcja turystyczna, więc od 18 lat jedziemy tak samo. Taka samutka trasa, ten sam program. No staramy się różne nam rzeczy techniczne ulepszać, ale my już mamy wypróbowaną trasę, wypróbowaną wszystkie organizacyjne sprawy, także po raz 18 jedziemy, z czego się bardzo cieszymy. Jesteśmy uczestnikami najstarszej pielgrzymki w Polsce, z czego jesteśmy dumni. Ile osób w grupie w tym roku? Dokładnie w tej chwili jest na liście 70 osób, równiutkie 70 osób zapisanych. No nie wiem, za przeproszeniem, kto jeszcze odpadł, kto nie zdążył dojechać lub kto dojdzie, bo na ostatnią chwilę też były zapisy. A jak wygląda współpraca z drugą rowerową pielgrzymką wyruszającą z Jarocina? Tak, właśnie dzisiaj ze względu na niedzielę jest tylko taki troszeczkę rozdźwięk, można powiedzieć, że oni będą na tej mszy późniejszej w sanktuarium o godzinie 12:30, my jesteśmy na 11, bo jakbyśmy byli na tamtej mszy, to po prostu za późno zejdziemy. Oni dzisiaj mają krótszą trasę, także mogą sobie pozwolić na ten troszkę późniejszy wyjazd. Czyli trasa standardowa, 201 km w jedną stronę i z powrotem. I z powrotem, tak jest. No, trzymamy się, to znaczy 200 km mam ja, bo jadę z Pleszewa, nie? Ale są osoby, które jadą z Kalisza, które mają mniej, no i trzymamy się tradycji Kaliskiej pielgrzymki, czyli w dwie strony, od Józefa do Maryi, od Maryi do Józefa. Ale można też do Łagiewnik, tak dalej? Tak, jest grupa, podgrupa, którą Paweł Tarchalski, kaliszanin od lat, prowadzi. Kiedyś jechał rowerem, teraz nie może jechać rowerem, ale wiernie towarzyszy, to jest jego pomysł i do Łagiewnik jedzie, ileś osób zawsze jedzie dalej. Rowerzyści lubią swoje zajęcie, lubią jeździć na rowerze. Czy w takim razie jest to pielgrzymka, czy przyjemność? Jak to wygląda? No właśnie na to zwracam uwagę, żeby z tego się nie zrobił rajd rowerowy. Ale myślę, że to jednak jest pielgrzymka, a rower jest tylko narzędziem. Bo gro osób po prostu nie dało rady, by iść, a gro osób nie może sobie pozwolić na dłuższy urlop. A 3 dni, żeby dojechać do Jasnej Góry, jak mówił Raymond, nie na Jasną Górę, tylko do Jasnej Góry, no to jest taki fajny czas. Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo gorąco. Czy jesteście przygotowani na wszelkie ewentualności? Czy można się w ogóle na to przygotować? Mówiąc o tym, że jadę 18 raz, to już miałem wszystkie pogody. Myśmy już zmarzli, już jechali pod wiatr w deszczu, wszystkie mieliśmy pogody. Pamiętam, któregoś roku też tu miałem wywiad, to mi się słabo zrobiło, to się musiałem reporterki złapać, bo mi się niedobrze zrobiło, taki był upał. Ale był też i cud. Za Grabowem spadł deszczyk i to taki deszczyk, że nikt nie siadł z roweru, tylko żeśmy wszyscy się po prostu schłodzili. Mały cud. I wtedy już byliśmy zdrowi. Modlicie się podczas jazdy, modlitwa różańcowa, wspólnie modlicie się na postojach. A jak wyglądają śpiewy? Czy też śpiewacie tak jak inne kaliskie grupy? No właśnie, to jest inność i specyfika pielgrzymki rowerowej, że my modlimy się indywidualnie w czasie jazdy, w miarę umiejętności. Wspólne modlitwy mamy na postojach, czy nawet rano, z godzinkami włącznie. Jest czas milczenia, że teraz ten odcinek jedziemy w milczeniu i każdy odmawia różaniec. Co jeszcze? No śpiewy, no wieczór też jest przyjemny, gitary mamy. Tak, domyślam się, że pan uczestniczy od początku osiemnastki, od początku grupy rowerowej. Natomiast czy macie wśród siebie nestorów, którzy może nie od początku, ale wiekiem przebijają innych? No na pewno są osoby starsi. Jest kierowca samochodu, który jest starszy. Jest brat Olaf, który jedzie na rowerze 18 raz tak jak ja i chyba tylko nas dwóch zostało, bo tamten drugi kolega, co jedzie samochodem, już miał przerwę tam jakąś chorobową czy coś takiego i nie jest 18 raz, ale dzisiaj jedzie samochodem. Widzę to jest bardzo ważne oczywiście. No zaplecze jest to oczywiście, musicie mieć tak. Serwisowe i nie tylko, i gastronomiczne to chociaż. No gastronomiczne to już mamy indywidualne, nie mamy tu żadnej kuchni, takiej żadnej rzeczy, wszystko mamy indywidualnie. Samochód służy tylko w razie awarii roweru, no bo to jest problem wtedy, nie? W kamizelkach odblaskowych widzę również dzieci. Kto jest najmłodszy i ile ich jest? Ojejku, najmłodszego to jeszcze nie widziałem, ale jest, nie chcę mówić, że to niemowlak, ale może starszy od niemowlaka, który jedzie z mamą samochodem. Takie miałem zgłoszenie. A najmłodszymi i najwierniejszymi rowerzyściami są tutaj właśnie Jaś i Małgosia. Ojej, który on już radę, może z 10? Trzeba ich zapytać, któryś raz. I na rowerach też już któryś rok, nie? Także oni są twardzi zawodniczy, krótko mówiąc. Czy was obowiązuje również dress code rowerowy? W jednej z piosenek śpiewa się, że ubierz się w obcisłe, bo trzeba mieć styl. Czy takie macie również obowiązki? W regulaminie jest napisane spodnie krótkie, odpowiednie do jazdy rowerowej. No, zasada jest, że za kolana. No nie robimy z tego sportu żadnego. My jesteśmy rowerzyści.
rowerzyści. I to zawsze odróżniam. Nie jesteśmy kolarzy, jesteśmy rowerzyści. No, kamizelki to jest też nasz pomysł. Muszę się pochwalić, że grupa rowerowa nasza pierwsza w Polsce, nikt jeszcze nie jeździł w kamizelkę, to myśmy już jeździli. A teraz już są przepisy, że trzeba mieć, nie? Elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym. Także jesteśmy rowerzyści. Ale w grupie są osoby nie tylko z Pleszewa, tak? Tak, oczywiście. Chyba najdalsza osoba to jest Ciechocinka, jeden jest chłopak. Tutaj miał dołączyć właśnie w Kaliszu. To cała decyzja. To nie jest Pleszew. Jest Kalisz, z Ostrowa, nie pamiętam, czy ktoś jest, ale tu okoliczne miejscowości są. Duża grupa dołączy do nas z Wołoboku, z Sieroszewic. Bodajże 10 osób czy 11 się tam zapisało. Także grupa jest diecezjalna, o tak, ogólnie można powiedzieć. Jednego roku mieliśmy bodajże z 8 diecezji w Polsce, ale to był jakiś rekord. Nawet gdzieś tam z Podlasia ktoś przyjechał. Czego się życzy rowerzystom? Jak to powiedzieć, życzy. To znaczy ja tylko nie chcę, żebym pod wiatr jechał. A resztę może padać, może być gorąco, może być zimno, ale pod wiatr to jest masakra dla roweru. No tak, się w miejscu no. Stoi. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do tych młodych idę.